Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania pod hasłem Czytanie Mądra Rzecz w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo przecież pani dyrektor razem z paniami z biblioteki zorganizowała tę piękną lekcję o ptakach w związku z ogólnopolską akcją dotyczącą czego? Czytanie. Ja mam nadzieję, że wyczytacie książki. No powiedzcie mi, tak? A rodzice was zmuszają, czy tak po prostu sami z siebie lubicie? Sami z siebie. Czeka na nas moc atrakcji. Na początku będzie Ptasie Radio Juliana Tuwina. Bardzo ładna, leśna audycja. Uwaga, uwaga. Za chwilę usłyszymy audycję z Brzozowego Gaju. Łączymy się. Zaczynamy audycję. Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju nadaje na audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w trawie. Co świtem piszczy w trawie? Po drugie, gdzie się ukrywa Ewa w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? Śpiew słowika, ćwirk, ćwirk, świrk, 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 ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwirk, ćwirk, czyryk, czyk, czyk, ćwirk. A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzycz, ale kuku, moja rzecz. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła Stasia policja i tak się skończyła. Słowik. Nie, nie uwierzę. Paw. Gołąb. Brawo. Kogut. To chcemy bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Poproszę o gromkie oklaski. Dziękujemy bardzo.